Żegnamy szarą i burą zimę. Przyszła wiosna, przychodzi i Mazowia MTB Maraton. I to jak? 2 kwietnia, prolog, w Nowym Dworze. Bardzo szybki, płaski niby etap. Ale uwaga, będą niespodzianki, będą zasadzki, będą mokradła. I tam się okaże prawdą, czy macie tą siłę, czy tej siły nie macie. Bo szybkość, energię po długiej, zimowej, szarej zimie na pewno macie. I to będzie Nowy Dwór. 23 kwietnia jedziemy do Puław. To tam będą monumentalne podjazdy, gdzie czworogłowy mięsień udowy będzie rozrywany. Ale to szybko będzie mijać te zmęczenie, bo będą zjazdy z adrenaliną. To jest monumentalny etap Mazowi w Puławach 23 kwietnia. Ale apogeum nadchodzi 21 maja w gminie Wysokie. Na południe, na Lubelszczyźnie, gdzie wjedziemy w bramę Roztocza. 3 etap, to tam będzie apogeum szybkości, siły i wytrzymałości. To, co prawdziwi kolarze najbardziej lubią. Jak przetrwacie te 3 etapy z Mazowią MTB Maraton, wakacyjne maratony też na Was będą czekać. Zapraszam. O, pierwsza sekcja mnie poniewierała, ale i rozgrzała. Jest ciepło. A więc w tym tajemniczym miejscu zapraszamy po 10 latach do Nowego Dworu na trasę płaską, ale też wiele niespodzianek. Dystans hobby 7 km, fit 22 i dystans pro 42 km. Naprawdę takiej trasy jeszcze nie było na Mazowszu.